Klan, już dziś uroczystości pogrzebowe Wincentego Grebarczyka. Był ojcem znanego aktora. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o śmierci Wincentego Grebarczyka, wybitnego aktora, najszerzej kojarzonego ze swojej roli Jeremiasza w serialu Klan. Wreszcie pojawiły się dodatkowe informacje dotyczące pogrzebu artysty. Nie ma bowiem wątpliwości, że mnóstwo osób czeka na możliwość pożegnania aktora. Rodzina wystosowała do takich ludzi specjalną prośbę. Nie żyje Wincenty Grebarczyk. Wincenty Grebarczyk zmarł 13 maja. Informację o śmierci artysty przekazał w mediach społecznościowych Teatr Kwadrat, z którym aktor był związany przez około 2 dekady. W komunikacie nie sprecyzowano jednak, jaka była przyczyna śmierci. Skupiono się za to na tym, by podkreślić, jak dobrym aktorem i jeszcze lepszym człowiekiem był Wincenty Grebarczyk. Widać, że jego odejście jest wielką stratą dla branży aktorskiej. Wincenty Grebarczyk, pogrzeb. Do mediów została już podana informacja o pogrzebie Wincentego Grebarczyka. Same uroczystości pożegnalne odbędą się dziś, czyli 17 maja o godzinie 14 w domu pogrzebowym w Katowicach Janowie. Dopiero później nastąpi pogrzeb właściwy, gdy zmarły zostanie złożony na cmentarzu w Legionowie. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Rodzina zdaje sobie sprawę z tego, że na uroczystościach pogrzebowych może pojawić się sporo fanów zmarłego. W związku z tym w komunikacie wystosowano do nich prośbę, by nie przynosili kwiatów i wieńców. Wincenty Grebarczyk i jego syn. Nie ma wątpliwości, że najbardziej stratę aktora przeżywa jego syn, który przy okazji był także kolegą z planu, Andrzej Grebarczyk. Warto bowiem przypomnieć, że przez lata obydwaj występowali razem w serialu Klan. Młodszy z panów odgrywał rolę Jerzego. Można tylko przypuszczać, jak bardzo zżyci byli obaj panowie. W końcu spędzali czas nie tylko prywatnie, ale również w pracy. Wincenty był dla Andrzeja zarówno ojcem, jak i mistrzem sztuki aktorskiej.